Alle Zotto jest, kurde! Ej, co to jest? Oj! Ojej! Jezus, Boże! Witam wszystkich bardzo serdecznie, sezon Impo! Po długiej przerwie powracam na serwerze Czarodziejki z Księżyca 2. Opowiem wam trochę później, dlaczego mnie tyle nie było. Ale teraz skoczmy sobie w dół, ponieważ tu się skacze i tu zaczynamy naszą przygodę w Czarodziejkach z Księżyca 2. Na start dostaliśmy w ogóle jakąś książkę, questbook, i ta książka chyba powinna nam pomóc w rozumieniu, jak te wszystkie mody działają, bo mamy tu naprawdę dużo modów, chyba z 800 to jest, zobaczcie, to jest prawie 400 stron z itemami i oczywiście ja będę chciał pozwiedzać niektóre z tych modów, a może nawet wszystkie. Oczywiście jest też tutaj drakonik. On będzie na pewno podstawą, ale żeby w ogóle robić te wszystkie mody, to musimy mieć jakieś miejsce na naszą bazę. Oczywiście na nasze wszystkie maszynerie, ekwipunki, dla których potrzebne jest naprawdę sporo miejsca. Dlatego pierwsze co zróbmy, znajdźmy miejsce na bazę. Tutaj na pewno już jakieś osoby się budują. Tylko ten creeper mi przeszkadza. Okej. Przepraszam, zniszczyłem komuś już bazę na początku. Ale zobaczmy, kogo to jest baza. Kengar. Dobra, Kengar, naprawi sobie, albo ja ci potem naprawię. Zobaczmy, co masz w chacie. Okej, czyli na początek taka po prostu prosta baza. Oczywiście nic ci tu ukraść. No bo dobra, ukradnę ci wszystko. Żartuję. Tutaj nie można kraść. W tym sensie, że nie można kraść, to jest niedozwolone. Nie będę tego na pewno nigdy robił. Chyba. Ale umówiliśmy się ze wszystkimi tutaj, którzy mają dostęp do Czarodziejek z Księżyca, że będziemy budować się gdzieś w okolicach, żeby każdy tu miał swój domek. I teraz ja muszę wybrać jakiegoś spota, gdzie ja chcę mieszkać. Tam widzę, że ktoś się już osiedlił. Ja myślałam właśnie nad jakimiś górami może, coś takiego. Co to jest? Jakiś ancient golem? Ja pitole... O ty kurde! Co? Jezus, strzela! Ja pitole, zapomniałem, że grałem pierwszy na modach, to będą jakieś chore rzeczy same. Ej, ale lipa, że startujemy w ogóle w noc, nie? Tak wygląda nasz teren, jesteśmy tutaj, tu jest Screamy, buduję sobie Hacjentę. O, a ty kim jesteś, Dir? Ale słodki! Ale tam na pewno nie chcę iść, bo tam jest jakiś wielki las w ogóle, nie wiem co w sobie miałbym zrobić. Mogłem jakieś zrobić domki na drzewie niby, osadę na drzewie mógłbym zrobić nawet, ale może nie, może kurde góry bym chciał jednak. Tam jest jakiś dziwny biom, taki zwykły biom chyba bym chciał. Tu jest ogółem dużo miejsca, ten teren bym sobie w sumie wziął. Myślałem na tym, że może zbudować coś takiego trochę latającego, bo jak pamiętacie ostatnim razem mieliśmy jeden taki wielki dom, na którym na środku było drzewo. O ty gnoju, bo na razie mam itemstwo, to nie będę się nawalał z nimi, ale chyba wybieram gdzieś tego spota tutaj. Zrobimy coś może latającego tym razem. Jakąś windę by się może zrobiło, czy coś takiego. Na starcie trochę drewna. Ogółem to tutaj chyba ktoś nie trafił, jak sobie spadał. Dwa razy. Ło, tu ktoś ma jakiś szałas dziwny. Albo nie, może to jest chyba zwykłe takie pomieszczenie z gry, chyba z modów po prostu. Ale ciekawe. Ej, co to jest? Ja tego nie zauważyłem wcześniej. Ktoś tu ma panel słoneczny. Ja pitole. Normalnie drewniana chata i panel słoneczny. No, nieźle, Kengar. W ogóle, co to jest? Mystical Black Flower. Ej, weźmy sobie to, bo to są takie trzy. Sky of Begging. Okej. Okay. Nie wiem, czemu dostałem te osiągnięcie. Mogę zobaczyć, co to jest. Pick up a mystical flower from the world. Okej. Okay. Będziemy musieli to zbadać. Będziemy musieli to sprawdzić, bo może z tego są jakieś fajne craftingi. Wydaje mi się, że to będzie dobre miejsce na domek. Tutaj się oficjalnie zbudujemy. Nie wiem, czy będę budował tu Hacjentę, która tak normalnie stoi, czy coś latającego. Zastanawiam się nad tym jeszcze potem, jak chcecie, możecie dawać pomysły, co mógłbym tutaj zbudować, bo to jednak będzie nasza chata na całą serię Czarodziejek z Księżyca. Dlatego oczywiście piszcie komentarze i wezmę je pod uwagę. Jeżeli ktoś da naprawdę jakiś fajny pomysł, to bardzo możliwe, że zostanie on tutaj użyty. A nawet dam na jakiejś ukrytej tablicy gdzieś tutaj, kto wymyślił ten dany projekt. Zobaczymy. Na razie kopmy się tutaj gdzieś na dół, żeby zrobić taką małą jaskinkę, gdzie będziemy mogli schować swoje własne przedmioty i zrobić może jakieś pierwsze mini farmy czy coś takiego. I jak bierzemy trochę więcej materiałów, żeby zbudować ten projekt, który będziemy mieli, to wtedy zrobimy super odcinek z budowaniem. Jako że mamy teraz dobry moment, żeby pogadać, ponieważ buduję sobie tą mini bazę na szybko, to opowiem wam, czemu mnie tak długo nie było i co się w ogóle u mnie działo, bo pewnie wielu z was to ciekawi. Zresztą widziałem, że wielu z was pisało, że chciało, żebym wrócił i naprawdę przepraszam was za tą długą przerwę, w której mnie nie było i nie było żadnych odcinków. I teraz pokrótce opowiem wam więcej, co się u mnie działo. Po pierwsze, miałem dużo zmian w życiu. Mianowicie, zacząłem mieszkać samemu. Pewnie tego nie wiecie, ale gdy nagrywałem do was odcinki w przeszłości,
Mieszkałem cały czas wtedy z rodzicami i nadszedł w końcu moment odpowiedzialnego życia, że tak to nazwę, i mieszkania samemu. W tamtym okresie szukałem też pracy, dlatego to zajęło część mojego czasu. To też spowodowało, że zacząłem nagrywać coraz mniej, aż te odcinki pojawiały się co naprawdę długi okres czasu, aż w końcu nie było ich prawie w ogóle. Wtedy też mocno spadła moja motywacja do czegokolwiek, bo w sumie nie wiedziałem za bardzo, co w życiu robić i starałem się zastanowić nad moimi planami na życie. W jakim kierunku chciałbym, żeby moje życie poszło, co powinienem zrobić, co mnie interesuje i co lubię. I sobie wiele rzeczy w życiu, takich psychicznych głównie, poukładałem. Dlatego też do was wracam, ponieważ zwolniło mi się teraz trochę więcej czasu i mogłem poświęcić go na YouTube'a dla was i też pomyślałem, że ej, nagrywałem dla was odcinki przez 2 lata i w sumie naprawdę mi tego brakuje. Z każdym razem, kiedy wchodziłem do mojego YouTube'a i patrzyłem, że czekacie i chcecie, żebym nagrał coś więcej, zrozumiałem, że brakuje mi tego wszystkiego. I akurat zdarzyła się taka okazja, że Screamy wpadł na pomysł, że będzie chciał stworzyć serwer z czarodziejkami i Szczenięca 2, żeby po prostu sobie pograć, posiedzieć i zrobić podobne vibe, które mieliśmy kiedyś właśnie na czarodziejkach. W sumie pomyślałem sobie, że ej, to jest dobra okazja. Dlatego postanowiłem mój powrót zacząć od nowego sezonu z Czarodziejek z Księżyca. I oto jestem. Możecie się spodziewać, że filmiki od teraz będą na moim kanale na YouTubie uploadowane. Dlatego, jeżeli ktoś z was nie subskrybuje, zdecydowanie kliknijcie suba, żeby nie przekroczyć powiadomienia, bo teraz odcinki będą się pojawiać. Nie będą oczywiście one codziennie, bo po prostu nie starczy mi czasu, ale będę starał wstawiać je w miarę często i kto wie, może w przyszłości nawet uda mi się jakoś zwiększyć ich ilość, może do jednego dziennie. Zobaczymy. Na ten moment na pewno będą odcinki raz na 2-3 dni, coś takiego, tak to widzę w sumie. A jak mi się zwolni więcej czasu, zobaczymy, może będzie ich więcej. Ale za to, że tych odcinków będzie trochę mniej niż wcześniej, będę chciał podnieść ich poziom. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zdecydowanie dawajcie znać w komentarzach, co sądzicie. A teraz wracamy do odcinka. Nasza norka została skończona! Tak oto była nasza norka, gdzie będziemy sobie na razie storować itemsy, potem to lekko powiększę, może dam jakieś craftingi specjalne, zobaczymy. Ale ta baza będzie tylko na chwilę, żeby zebrać itemki, ulepszyć się trochę. Jak będziemy mieć wystarczająco materiałów, to zbudujemy sobie coś tutaj dużego na górze. Co zbudujemy? Jeszcze nie wiem, oczywiście piszcie i mówcie. Może padniecie na jakiś super pomysł, z którego skorzystam. Ale teraz może chodźmy na jakieś przygody, zdobędźmy nowe rzeczy, ulepszmy się trochę i zbadajmy ten teren cały, który jest wokół nas, ale przed tym tutaj napisz, żeby nikt mi tu nic nie robił. Baza, impa, gnoje. I tyle, tak będzie napisane, będzie wiadomo, że to moja baza jest i nikogo innego. O, ktoś nam pomógł, ogarnął nam dzień. Chyba to działa tak, że po prostu jedna osoba musi iść spać. Dzięki. I może się zrobić dzień. W takim razie będziemy musieli mieć łóżko, jeżeli tak. Na razie spam po to nie potrzebuję, bo jakbym padł, to mamy spawna tam o... Więc spoko. Ogólnie powiem wam, że te berry busze są spoko, bo to jest masa żarcia i w ogóle jak spojrzałem, to jak to jemy, to daje nam toughness chyba? Zobaczmy. Tak, chyba daje nam toughness na 30 sekund. Taki lekki buffek do armora. Nawet spoko w sumie. O, te dziwne kwiatki. Będę to zbierał ogółem, bo mam jakieś wrażenie, że to może się przydać gdzieś później. Ale zobaczymy, może się okaże, że to jest jakiś useless. No, mamy pierwszego creepera, pierwsza ofiara. Tylko żeby nie wybuchł. No, żeby nie było. Dobra, no to sobie wybuch. Ale mamy tu jakieś jedzonko. Co za jedzonko? Eldenberry. Bell pepper. Ja pitol, mamy normalne żarcie mamy. Ej, to pogotujemy sobie coś później. Deer. Dobra, przepraszam cię, wiem, że jesteś słodziutki, ale co tam masz? Benshin. Okej, no dobra, to się przyda, to bierzemy, to żarcie jakieś, nie? A to co to jest? To jest sól? To jest chyba sól albo w ogóle to są kości, nie wiem. Wygląda trochę jak kości, ale mam wrażenie, że to może być sól. Bone block. To są kości? Czemu to są kości? Czyżby to był smok i to są kości smoka i smok się zbugował w tej górce? Bardzo możliwe. Także jak to się przyda? Wydaje mi się, że to się przyda. Na pewno kości jest sporo w nederze. Jak pamiętam, to były właśnie takie grupy, gdzie było tak dużo kości w nederze chyba kiedyś. W czarodziejkach. W ogóle trzeba sobie dużo przypomnieć, no bo ten modpack jest naprawdę ogromny. Dlatego będę potrzebował na pewno waszej pomocy. Dlatego jak wy coś tam gracie, wiecie, pamiętacie, to się dawajcie co czas, ale dawajcie znać, bo to mi na pewno sporo pomoże i oszczędzi mi sporo researchu, nie? I może dowiem się rzeczy nowych, których nie wiem. No teraz sobie będę całego tego modpacka oczywiście odświeżał. Mam jakiś dziwnego grzyba. Vizurum. Oj,
Oj, dobra, to może tak nie, to może... Ała! Co tu się dzieje? A co to jest to? Winter Squash. Nie wiem, co to... Ale dobra, dotnę tego? Jak tego dotknę? Czyli mogę mieć taki pulku normalnie. Tak. A jak to zniszczę? To tak się coś stanie mi? Nie. A jak podniosę? Też nie. Okej, czyli muszę na to wejść po prostu. To weźmy, może coś dziwnego zrobimy z tym, zobaczymy. Siema, chicken! Chicken! Ciekawe, czy jakieś dangi znajdziemy. W ogóle co to? To jest... Co? To jest jakiś byk? Jakiś byk chyba. Jo, pitole, potężny byk, on chce się ze mną nawalać! No tak, w końcu byk. No bo dawaj, skóra nam się bardzo przyda. No z tego co pamiętam, to skóra się bardzo przydawała. Nie możemy też odchodzić nie wiadomo jak bardzo daleko, ponieważ nie mamy tu żadnych teleportów, a ja bym nie chciał iść ogółem 10 tysięcy klatek z powrotem do bazy. Ta baby lipa. Nie, na tyle nie przejdę, nie? Ale, o kurde. Resonating Hive. Ej, patrzcie, są jakieś malutkie gnojki. To one piją, ty co jest? Takie małe gnojki? Przecież nawet nie da się też. Dobra. Chyba nie da się tu nic zrobić ogółem. O, pierwsza świnka, siema świnka. Co to za to? Raspberry Bush. Aha, chyba ktoś owalił go już nic na nim nie ma. Tam mamy wieżę. O, zobacz, może jest pusta. Ogółem serwer wystartował dzień temu, więc ja jestem spóźniony w sumie o kilka godzin tak naprawdę, bo wystartował dzień temu, ale w nocy. A ja wchodzę i zaczynam grać na nim następnego dnia od razu. Dlatego zobaczmy, czy ktoś nas prześcignął tu, ale wydaje się jakby nie. Wydaje się w miarę taki czysty. Ta wieża przynajmniej. Okej, to coś chyba buchło, nie jestem pewny. Albo tu w ogóle nic nie ma. Okej, tu nic nie ma. Ej, co to? To jest chyba olej w ogóle. Nie wiem, czy chcę w to wchodzić, chyba nie chcę, bo nie wiem, czy wejdę, jak tu wejdę. Ale dziwna krowa! Jo! Ale dziwna krowa, wow! To weźmy sobie zonkę, bo się przyda. Ale mamy tam wioskę! I chyba nikogo tam nie było, bo pewnie byłoby wszystko ograbione, tak zgaduję. No ale to tam my wszystko ograbimy w tej grze. Dobra, nie będę może grabił wszystkiego, tylko te takie, które wyrosnęły sobie. W sumie przydą się te rzeczy. Co? Co to? Wow! Wow, co to za rzeczy są? Jakieś hopsy. Nawet nie wiem co za słowo, nigdy chyba go po angielsku nie widziałem. Hops. Pojęcia nie mam, coś jest mega dziwnego, ale bierzemy, zdecydowanie to bierzemy. Pewnie żarcie, do gotowania i tylko. Ej, musimy mieć plecaki. To jest pierwsze i najważniejsze coś, że musimy mieć tu plecaki. Co to jest? Fermenting barrel. Wow, ej, wezmę to. Czy ja zepsuję jak to? The book shattered as we tried to break it, maybe it wasn't sturdy enough to be broken. Nie, zepsuło się. Ale my to probimy kiedyś na pewno. Brown lamp. Wow, lampa. Może na razie nie będę jej brał. Coffee maker! What? Crusher, Kalona Press, Canola. Co to za rzeczy są sobie? Ej, czemu to się niszczy, kurde, no? No nie niszcz się, ty! No niszczy się! Dobra, nie będę tego zbierał, może. To albo się zbiera jakimś... what? Energy laser. Atomic reconstructor. Block of coal, to sobie wezmę. I co, jak to wejdę, czy nic nie dzieje? O, co skrzynki? Wood casing. Black quartz. Ciekawe, czy to jest jakieś coś poważne. Iron casing. Enori crystal. Co to za rzeczy? Co my to mamy? Ty, dobra, wezmę to wszystko, może, bo nie wiem, co to jest nawet. Black quartz stairs. Okej, okay, jak to zbiorę, to się zniszczy? Pewnie ta. A nie, nie zniszczyło się. Mogę to zabrać. A mogę coś z tym zrobić? Nie. A jak to się tworzy? To się tworzy tak, po prostu dużo drewna i tyle. Okej, okay, i z tego można stworzyć jakiś kompost? Z tego można stworzyć fermenting barrel? I ogółem jakieś crafting z tego są. Dobra, ale to jest nizna, ja tego ogółem zbierać nie będę. Chyba, że to skrzyneczkę mógł w sobie wziąć. O, ją mogę wziąć. I tu mamy coś, co po prostu się robi. Okej, okay, to są jakieś zaawansowane maszynerie. Znaczy, pewnie jakieś zaawansowane nie są, ale my się tym pobawimy po tym, jak będzie zaczniemy je po prostu tworzyć już. Step by step będziemy sobie lecieć, wszystko się ogarnie. Na razie weźmy wszystko, co będzie nam potrzebne w dalszej przygodzie. To jest jakiś dziwny budynek. To jest kościół jakiś? Tylko nie wiem, gdzie to są drzwi w ogóle. To drzwi chyba nie ma, dobra, bo bijam się tak o. A, tu były, tylko są bloknięte. To wygląda na jakąś wieżę chyba po prostu zwykłą. Dużo craftingów na pewno, ale nas interesują skrzyneczki. W sumie mam dobry pomysł. Ile strzał, to bierzemy jak najbardziej. I nawet mamy ironowy axe, super. A co jakbym to dał tutaj? Aj, nic z tego nie wyciągniemy chyba. Ale mój pomysł był taki, że zjedzmy sobie coś, żeby zwolnić trochę miejsca. Biorę sobie jedno łóżko i po prostu będę sobie raz na jakiś czas łaził i robił waypointy, że jakbym padł, to będę blisko tego, gdzie padłem, bo jeżeli bym gdzieś zwiedził daleko i bym padł i musiałbym całą drogę wracać, to byłaby trochę lipa. Dlatego się zabezpieczmy przed. Mam następny budynek. Ej, ale patrzcie, jak się fajnie drzwi otwierają. Fajowo. O kurde, co to jest? Chapi ci jam. A to są jakieś jamy! Ej, ale tego dużo jest. Dobra, inaczej. Po prostu inaczej. Backpack. Musimy to mieć, nie ma najmniejszej opcji. Dobra, tu mamy jakieś dużo różnych backpacków mamy. Zobaczmy, small backpack. Small backpacki się robi w ten sposób, a te takie dziwne backpacki... A, to jest skin chyba. Mible Brown Backpack. Nie wiem, o co chodzi za bardzo z tym, ale... Ale dobra, zajmijmy się może tymi. Mam jeszcze jakiś Adventure Backpack. Okej, okay, tak się robi Adventure Backpack. W sumie mega proste. I to jest 15... I 45 slotów też jest. Okej. Okay. To też 125 slotów. Wow. No to dużo. To daje backpacki ze spoko. Nie wiem, ile te mają miejsca. Będziesz ogarnąć potem.
wiem. Diamond backpack, a jak to się robi? Złoty backpack, silver backpack. Okej, i taki zwykły backpack. To chyba w te będziemy szli chyba. No. No to potrzebujemy po prostu czterech w sumie skóry. Prościzna. A ty coś selasz? Chodź tutaj. Po prostu dżamy selasz. Dobra. Te dżamy zaraz bierzemy. Potrzebna nam skóra. Tu mamy coś dziwnego. Nigerian dwarf doe. What? Co to jest w ogóle? Co to jest? Jakiś owca? Ale dużo żarcia daje. A ty kurde gnoju. Nie wybuchniesz! Kurde, wybuch mi! No nie, no to blisko byłem. Ale dużo żarcia daje ta dziwna owca. Tu mamy jakąś skrzynkę? What? Coś dziwnego brązowego się wylało. Armorek, super. Bieramy ten armorek. To naprawdę dużo tego armora. Ej, będziemy mieć za friko w sumie cały żelazny armor. Zobaczcie, co jest na górze. Nie wiem, co to się komuś wylało. Ja to jakieś dziwne coś brązowe. Tu się coś wylało. Nie wiem, jakiś olej to chyba jest. Nie mam pojęcia. Ej, patrzcie na to, hamster! Bum! Przeżył to, przeżył ten atak. Dobra, szybciej przeżył. Wydaje ci dużo żarcia. Dawaj to żarcie. Pik! No, hamsterów może nie będziemy bić, bo one takie słodkie malutkie są. Ale ty już dajesz raczej. Ale dźwięki ma. Dobra, daję trochę skóry. Ale jakoś mało, dał jeden. A mamy 9! Ej, dobra, to działamy. Tylko przed tym będziemy musieli komuś chatę obrobić niestety. Siema, masz sporo wełny, wezmę sobie całą. Zobaczmy, czy to wyjdzie. Pyk, mamy plecaczek jeden. Ile ma miejsca? Dobra, nasz plecak ma tyle miejsca. Na razie schowamy to żarcie całe, które mamy. Spoczko, nawet sporo miejsca. Teraz pytanie, co się stanie, jak zrobimy jeszcze jeden? Pyk, robimy jeszcze jeden i czy ja mogę sobie go po prostu otwierać tak o? Mogę! Okej, to może mi więcej pytają. To jest super opcja. Właśnie to jest, wiadomo, bardzo OP, nie? Ale fajnie, że to jest, bo teraz będzie dużo prościej ze wszystkim. Będziemy mogli po prostu zbierać praktycznie co chcemy, nie? Czyli teraz tak, skóra jest bardzo ważna, musimy farmić skórę i oczywiście potrzebujemy też wełny sporo. I będziemy po prostu walić coś z plecaki, ulepszać sobie je, żeby móc zbierać po prostu wszystko, nie? No po co marnować te rzeczy, możemy na przykład kosę zebrać wszystko, jest dużo żarcia, dużo wszystkiego i to się nam po prostu wszystko przyda na budowanie bazy. Nawet bym w sumie książki zbierać, coś się chyba przydadzą, no, książki się przydadzą. Chyba jak ktoś zrobił balkon, do którego się wejść nie da. To nie ma w ogóle drzwi, żeby wejść na ten balkon. O, zbrojki! Wezmę sobie klatę, bo klaty nie mam. I w sumie tamtych nie potrzebuję. Jezu, ile to jest żarcia. Co tu się dzieje? To jest naprawdę tak dużo jedzenia. Biorecie, ty się przydasz do muzyki. To pewnie będzie dużo jakichś fajnych płyt. Ej, właśnie, mamy coś do ciekawego. Rice seeds! Tu będzie ryż, ale kozak, ja uwielbiam ryż. Dużo seedsów, porobimy z jakiejś super farmy, będziemy mieć po prostu wszystko, nie? Zobaczcie, takie to jest fajne, to jest taki pusty domek i to nic nie ma i to ma się wprowadzić po prostu. W sumie fajne, bo jakby ktoś chciał szukać sobie domku jakiegoś na szybko, to tu ma gotowy po prostu, fajne. Ej, jaki dziwny kaktus. Irid kaktus, wow, i do jakieś dziwne rzeczy. Ej, to się przyda pewnie do jakichś potionów albo innych tego typu spraw. A co my tu mamy? To jest jakieś dziwne. Chyba budynki? To zakopane dziwnie. A nie! To jest piramida normalnie, tylko pod ziemią. Ale dziwne. Dobra, tylko creeper pilnuje tej piramidy. Nie, nie wybuchaj, koju! Yeah. Dobra, nieważne. Schodzimy tutaj. Żeby tylko nie kliknąć na to, będzie lipa. Od razu to niszczę. Pyk. I w sumie zbierzemy sobie te TNT, bo czemu nie? Też się może przydać czegoś. No, na przykład do zniszczenia jakiegoś chaty, nie? Jak ktoś by mnie tam narobował. Ale nie, już się żartuję. Ale co? Co? Co jest, kurde? Co to za itemy? Co ty? Ja skrzynkę zwykłą otworzyłem. Dobra, zwiedzamy. Zwiedzamy dalej chyba, bo jak takie itemy tu są, co ja nie wiem. No wygląda to wystrzałowo. Pytanie, czy wystrzałowe jest. Ale mamy halabardę. Przyda się. Chyba wywalam ten mieczek z tą nową, bo po co mi on? Vibrant Bimetal Gear. Wow, i to mnie ciekawiło. The Ender. Co jest, kurde? To ma 8 dipsa. 2 szybkości ataku. Mystically Craft a Vibrant Bimetal Gear. No nie skraftowałem tego, nie? Ale mamy. To jest ważne, że mam. Ja pitole, jeszcze jeden. Modest Drone. Jakiś... Ej, to jest jakieś bugnięte, czy co? Co to za jest spot w ogóle? Nuke Virus! Ja pitole! Sneak for info. Use in a security station to improve the chances of hacking it. Ja pitole, my będziemy trochę inne planety mieć na tych modach. Ja nie wierzę w to. Kozak, ale mi się to podoba. Nie no, ogółem to ja będę chciał te wszystkie mody kozackie ogarnąć. Gives snowfall after 6 blocks. Right click to toggle on. Yo, staff of traveling. Co? Help, I'm trapped in a video game factory. Machine upgrade. Oh ja pitole. Ender orb translocator. Resolve the ender pearl that carries you. Czyli w nieskończoność mogę je używać. Pewnie tam jakoś ma energię zakładam, czy coś, tak się domyślam w sumie. Experience boost, nie, słuchajcie. Pojęcia nie mam, co tu się dzieje, ale potrzebujemy więcej. Backpacków, to na pewno. Ja nie mam tego jak zebrać, po prostu nie mam tego jak zebrać, co tu się dzieje. Ten brąz jest chyba dobry, tak, lepszy od... W sumie to jest jak iron, no chyba jak iron po prostu. Durability ma te same, czyli to jest jak iron. Ale chodźmy sobie może w tym, bo wygląda unikatowo, co nie? Dobra, lecimy. Ja tego nie zbiorę na razie. Nasza główna misja
to jest żelazo lub więcej lederu. W ogóle super jest fajne to, że mogę sobie pójść spać i robi się dzień. I tylko ja muszę pójść, ale super. Ej, co to jest? Large white soul. Soul? Nie wiem, soul. No ale rozwalnie, to może będzie skóra. No i nie było skóry niestety. Ej nie, ten miecz ma full HP, zobaczcie! On teraz jakby ma mniej HP, chyba da się go jakoś naładować może? Albo to coś dziwnego, jakiś, nie wiem, pasek dziwny, nie wiem co on robi. Ale dobra, mamy naprawdę silny miecz, nie? Soul krowy, super, dawać. Potrzebuję dużo ledera. Leder, pik! Dobra, dał trochę. Może takie krowy dadzą więcej. Pik! Kurde, no nic mi nie dali, ale lipa. One nie wiem, czy coś dają szczerze. Czy dają leder? Co to? Kurde, jakieś dziwne coś. Wool! Aha, on dał jakiś inny wool, dobra. Ten to w ogóle mało HP ma z jakiegoś powodu. Ale dużo krów! Dobra, dawać! Ej, no lutnijcie mi coś, co jest? Nic mi latają! Ej, one serio luta nie mają, może przez ten miecz? Trzeba to sprawdzić, bo... Nie no, tam mi leciały z tamtego jakieś temy. No nic mi nie poleciało, lol. Dobra, tu mam jakiś dziwny budynek, nie wiem co to jest. A to jest jedna z tych wież. Dobra, to chodźmy, może tu jakiś leder się znajdzie w jakiś sposób. Może skrzyneczka czy coś? Nie no, tu nic nie ma. Pusto, to serio, skrzynki nie dają? O kurde, tam coś dużego jest, lecimy. To tam pewnie będzie leder już na pewno. To jest śmieszne, że musimy się bić na początku o miejsce w ekwipunku, nie? Tak to chyba będzie cały czas, wydaje mi się, bo jak pamiętam, jak się grało na czarodziejkach, to cały czas miejsca brakowało, nie? Ej, to duży krów, to spoko, wybije je wszystkie może. I to ta wielka, ona coś tylko nie da. Zobaczmy, co jest tutaj. Ogólnie to jest jakiś wielki budynek, ale on jest chyba opuszczony. Nie ma tu chyba mobów. No. Mamy... skrzyneczki, jakieś rzeczy różne. Okej, zaraz to zbiorę, ale zobaczmy, o co chodzi w tym budynku. W sumie nie wydaje się, jakby coś było. Ciekawe, że coś mają pod ziemią. Nie, chyba nie. W furnejcach nic nie ma. Dobra, mamy te dwie skrzyneczki, zawsze coś. I oczywiście mamy fajną klatę jakoś, co nam daje? Protection 2, Unbreaking 2. No to wow, to bierzemy, nie? Dekatana. Reaper 2, Knockback 1. Dobra, to katanę mamy. Byliśmy katanę. Jako dziwną książkę mamy. Przeczytam w sumie ją, zobaczymy, co się stanie. Pick. When Rose fought, where did our love go? When did we lose the sunlight? I bleed every day, where did our eyes go? When did we lose the yearning? 70 clouds endure. Okej, okay, to jest jakiś chyba wierszyk, czy coś takiego. Tak, to jest jakiś wierszyk, bo zostawiam te wierszy tutaj. Ktoś to znajdzie, to będzie mógł sobie poczytać. Ej, ale serio to tylko dwie skrzynki są? Na pewno coś więcej jest, tak mi się wydaje. Tu nie wiem, co się dzieje, ale ich rozwalę może. Dajcie mi ledera. Kurde, nie dają ledera. Oj, tu trochę się podpaliowam kawałek chaty. Dobra, może nie będę tego naprawiał. Mam tu skrzynkę. Następną katana. Nie będę brał tej katany drugiej, bo ona tak jest słaba w ogóle jest. Sprawdźmy, czy coś na górze jest, bo prawdopodobnie tak. Mają tu jakąś górę taką dziwną. Tu musi być jakaś skrzynka gdzieś. Mamy skrzynkę na samej górze tej bazy. We wed to love. Okej, czyli to jest następny wierszyk jakiś. No kurde, nie ma itemu żadnych. Wierszyk mi dają znowu. Jak to sobie możecie luknąć. A on jakiś krótki. Dobra, tutaj już więcej nic nie mamy, ale ja zauważyłem coś ciekawego w ogóle. Chodźmy tutaj. Tam mamy jakiś spadający meteor chyba. Tak mi się wydaje przynajmniej. I z tego co wiem, to chyba w środku coś było. Skystone. Ej, czy ja mogę to wykopać? No kurde, powiem wam, że nie mogę, nie? Ogólnie powiem wam, że nie mogę. A z tego co pamiętam, to tam była skrzynka. I nie, zombiak. No nie, musiałeś, naprawdę. Wydaje mi się, że ja po prostu to troszkę oszukam. Znaczy, to nie jest oszustwo. To w ogóle nie jest oszustwo. No gdzie tam? Ja po prostu rozwalę to tym killowym, co mam, nie? To będzie trwało pewnie długo, ale w końcu to rozwalę. I się dokupiemy do tej skrzynki tam na dole, no bo czemu nie? Uwaga, niszczymy pierwsze! No oczywiście wiadomo, że za pierwszym nie będzie nic, ale kopiemy dalej. Uwaga, kolejne i nadal nic. Ale raczej jesteśmy blisko. I mamy następne i nadal chyba... O nie, mamy coś! Mamy! Udało się, znaleźliśmy skrzynkę. Super, tylko teraz muszę jakoś sobie ten ekwipunek ułożyć, bo nie ma miejsca. No uwaga, co my tam mamy takiego? Silver Nugget i Inscriber Silicon Press. Nie wiem, to się na pewno przyda potem, nie? To się na pewno przyda... A mogę to zniszczyć? Nie, no tak średnio. Choć w sumie może. Nie wiem, czy killowem szczerze z kamienia mogę to rozwalić. Dobra, nie będę tego rozwalał, bo ta skrzynka nie jest mi potrzebna w ogóle. A może sobie potem to wrócę po prostu i lepszym killowem to zbiorę, jak będę chciał. Czy wy, owce, dajecie skórę? Chyba nie. Ty na pewno dajesz. Masz jakąś szansę. Super, dałeś mi skóry, mam 9. Nie, no to fajnie, chyba będziemy mogli dwa plecaki już zrobić. Ała, dobra, bo ja mam mało HP, a to mnie szkielet to będzie nawalał. Szybko zjedz. Regeneracja! A! Nie trafił, nie strzelił nawet. Robimy następny plecaczek. Pum. No i teraz znowu mamy dwie linijki slotów. O tak, czyściuteńko. I zrobimy jeszcze jeden taki. Tylko brakuje mi wełny, chyba już schowałem właśnie. Pyk, pyk. Ale to się łatwo, dzięki temu kraftuję tak szybko można wszystko. Super, mamy cztery plecaki. Na razie styknie. Teraz potrzebujemy troszkę żelaza. Głównie po to, żeby te plecaki sobie po prostu ulepszyć. Ale wróćmy zobaczyć jeszcze wszystkie itemy. O, tu jest ta szopa. I tu pewnie nikogo jeszcze nie było, bo ogółem to w tych okolicach nikogo nie było. To zobaczmy, czy w tej szopie coś oryginalnie jest do zebrania. I co to za item? Sprawdźmy sobie. Stone knife. Okej.
A to były wcześniej. O, czyli to tak wygląda. Dobra, Copper Helmet. Ej, wezmę sobie, to jakieś 22 życia jakieś dziwne ma. Nie wiem co to, ale weźmy. Okej, tu jest sporo jakichś rzeczy do craftingów. Na pewno to nam się przyda. I w sumie tylko to. Tak, nic to więcej jakiegoś interesującego szczerze nie ma. Ale fajne kryjówa. Mam nadzieję, że przez ten czas nikt nam nie zawalił tych itemów. Ale raczej nie, raczej nie. I nikt nam tych itemów nie zawalił, ponieważ byłoby coś tu wykopane. A nie jest, dlatego zbieramy. Kurde, jest jeszcze itemów. Ale teraz powinienem móc zebrać wszystko już stąd. Tak mi się wydaje przynajmniej. Zobaczymy. Znowu nie mam miejsca, dobra, ale tu mam dużo śmieci, to wywalam je. Dobra, zbieramy resztę. Została nam tylko jeszcze jedna skrzynka do zebrania. I mamy coś jak prospektor. Ej, to będzie OP. To jest OP w ogóle. To jest mega OP w ogóle, bo to nam mówi detects ores in the straight line. Czyli możemy zobaczyć, jakie na przykład ory będą, jak tak se sprawdzę. Patrzcie, clay, smooth, sandstone. I jakie to jest OP! Jakie to jest OP! Też ja mogę zejść niżej po prostu. O, diamenty tam idę. O, diamenty tam idę. Pucha, po prostu pucha za friko. Nie wierzę, ale super. Dobra, chyba mamy wszystko, co jest jakkolwiek przydatne. Wszystko, co zebrałem. Ja bym się wrócił do chaty chyba teraz. Głównie po to, żeby to wszystko schować i może skraftować coś nowego i po prostu byśmy pokopali wtedy. Chociaż sobie nie, jeszcze pozwiedzajmy, bo jeżeli tu takie itemy są, to warto pozwiedzać chwilę. Zwiedzając też będę mógł zebrać więcej ledera i skraftować jeszcze więcej backpacków. I sobie wróciłem po prostu już takim konkretem totalnym, nie? Ej, co to jest? Beetle. O, jakie dziwne. A coś lotacie? Coś z was jest? Ej, normalnie was lód jest. Normalnie coś z nich lota. I co to jest? Karapace. Okej, dobra, to się przydało armory jakiegoś chyba w ogóle. Tam był exp, nawet tego zbierać nie muszę, ja mam tylko exp. Puh, jaki dziwny. O kurde. Opal pekok. Pekok. O, coś z ciebie lota ciekawego. Tak jak ze wszystkiego chyba po prostu już. To może tak, te takie rzadkie rzeczy, jakieś elderberry, co po prostu zjedzmy na razie, bo chyba wydaje mi się, że jak jemy coś nowego, to właśnie to jest coś takiego, że not yet eaten. What does it taste like? To chyba nam zwiększyło HP, jak to jemy? Chyba coś takiego było, dlatego zjedzmy sobie na razie wszystko, żeby to upgrade'ować sobie, te HP nasze. I tu mamy coś dziwnego. Mam wrażenie, jakby tu coś może zakopane było na dole. I chyba jest. W ogóle... To się wydaje jakieś dziwne, jakby to jakaś świątynia była. Co my tu mamy? Co to jest? Ej, ja nie wiem, czy chcę tam skakać. Bo to jest w ogóle wszystko marble. Ja bym to w ogóle sobie zgarnął, tak o. Okej. Okay. Okej, okay, zobaczcie, to jest ważne. To jest chyba mag... Ja pitole. Czyli tego potrzebowaliśmy. Jak się robi żelazny? Aha, o tak się robi żelazny. Po prostu potrzebujemy blank upgrade. A jak się robi blank upgrade? Okej, okay. Czyli zamiast blank upgrade'u mógłbym po prostu użyć skrzynki. Spoko. To robimy to, co? Jak najbardziej to robimy. Mamy dwie skrzyneczki, żelazko jest. Ej, brakuje nam jednego żelaza. Ale lipa. Żelazna brakuje. Dobra, zobaczmy, co tam jest. Może to jakaś skrzynka jest. Ej, to jest tylko jedna skrzynka. Kurde, to nie zrobimy tego, potrzebujemy więcej żelaza. Dobra, ale jak będziemy więcej żelaza, co zrobimy już wtedy? Tak czy jak mamy constellate paper, to się przyda i diamenty też się przydadzą. Bo jakiś spear to raczej potrzebny mi do niczego nie jest. I bierzemy z ten paper. Czy ja mogę zebrać to? Floating crystal. Nie wiem, czy ja to niszczę, czy co robię z tym. I w ogóle coś mamy. You memorized a drawing Aevitas i Discidia. Dobra, to się przyda do magii. Pamiętam, że kiedyś to robiłem, ale tego chyba nie skończyłem. Dobra, nie wiem, jak zniszczyć ten kryształ. Nie będę go na razie niszczył, bo nie wiem, czy mogę, nie wiem, co z nim zrobić. Zapiszę sobie go na pewno. Kryształ. Mamy kryształ. O, siema byczku. Siema byczku. Pyk. Oj, skórę dajesz. Super byczku. Właśnie co to jest? Something. To jest machine upgrade, ale ja wiem, że właśnie mieliśmy coś takiego. Give snowfall. Right click to toggle on. Aha, czyli ja tego nie nakładam nigdzie. A mógłbym to nałożyć? Mógłbym! Mogę to normalnie nałożyć, ale super. Mamy nowy budynek. I tam też jakiś. Tylko na razie byczka dojadę jako pierwsze. Siema byczku. Ej, co ty byczku? Latasz w powietrzu byczku. Dobra. Ło! Złoty jakiś kogut. Czy coś takiego. W sumie nie wiem co to. Ale mamy wieżę. Pykło po prostu wieżę. Która najwidoczniej... Buchła. Czyli chyba ktoś to był, skoro to buchło. A dziwne, że ktoś przegapił tamte rzeczy. Latająca wyspa! Ale dobra, tam chyba nie ma domku, to nie będę nam się budował. Jak na latającej wyspie jest domek, to wtedy są itemki jakieś. A tak to chyba może nic nie być. To nie będę wchodził na takie, na którym nie ma domku. Na razie przynajmniej. Potem pewnie będziemy mieć coś do latania, zakładam. Ale zobaczmy sobie tą wioskę tutaj, bo ona jakaś dziwna jest. Ło, tam jakieś kryształy są. Ale sobie co wiem, co one chyba jakieś zwykłe były, to nie będę ich zbierał na razie. Macie może żelazo? On z tymi dżamami. Kurde, gościu, w sumie ja bym wziął ci te dżamy. Zawalibym ci je. To weźmy sobie w sumie trochę tego. Te czerwone weźmy i w sumie te zielone. A nie, bo to są dwa inne, okej? Okay? To te zielone bym wziął, bo ich jest dużo. No i tylko tyle w sumie. Na razie to zostawmy. Choć w sumie możemy je pozjadać, żeby odblokować poziom następny tego życia. Pyk. I on daje pusty. O kurde, invisibility, speed regeneration. Ej. One są poważne.
zadowolone. Kozak, ale dobra, to wrócimy sobie, zbierzemy je później. Zresztą pewnie będziemy ich dużo kraftować w przyszłości. Czy macie jakieś skrzynki fajne do oddania? Tam jest taka skrzynka. Co za chata? O kurde, jakaś dziwna inna biblioteka. Ale książek, no i szkoda, że nie macie skóry żadnej, a lipa. A w sumie jestem ciekawy, czy da się stworzyć leder w jakiś sposób? Na przykład z książek jakby leder zrobić? Czy da się tak zrobić? Aj, chyba średnio. O tak, może leder zrobić, ale dziwne. Ej, możemy robić leder z mięsa. Kurde, ej, to jest dobre nawet. Tak, musimy mieć drying, to jest pewnie łatwe do zrobienia. Okej, to muszę zapamiętać, co będziemy robić z mięsa, po prostu leder potem, jak wrócimy do bazy. Sobie go nafarmimy sporo, bo tego mięsa to ja mam dużo i też dużo jego lota. I sobie tych plecaków dużo porobimy. Ej, co ty tu robisz? Zostaw moich kumpli z mojej wioski, gościu. Tu mają te dziwne fermentation coś tam. To jest lampa. A stąd na razie podwalać może jeszcze nie będę. Black quartz ore. No to chyba muszę zebrać już. To jest w ogóle fioletowe, nie wiem czemu. Ej, co to się dzieje na drugim piętrze? Ja pitole, dwa sąpiaki na górze. Co jest? Siema, przytem po itemsy. Ej, co wy macie takie dowalone rzeczy tutaj? To jest w ogóle legalne? Ja sobie oczywiście to wszystko zbieram. Na pewno się mega przyda. Mamy tę skrzynkę na górze, wieży i oczywiście masa strzała, ale tego już na razie nie zbieram, bo nie potrzebuję. Oj, tu mają jeszcze dużo żarcia, bo to jakaś farmerska chata jest. Przepalacie coś tutaj? Nie, nic nie przepalacie. Może byście mieli też ledera trochę tutaj w tej skrzynce? Ajajaj. Może w tej? Też nie. A tak jestem ciekaw, czy ja mogę coś z tego zrobić? Ej, mogę to przepalić, wy sawmill! Ale energia jest potrzebna. Dobra, to na razie tak jeszcze nie będziemy mogli robić, dobra. Będziemy musieli mieć jakieś pierwsze źródło energii. Pewnie to jest prosto, byłem zrobić pierwsze źródło energii. Ale to porobimy oczywiście już w bazie, tutaj nie będę takie rzeczy robił. Oj, w ogóle patrzcie, to działa. Jak spadam, to działa. No chodźmy, zwiedźmy sobie jeszcze jedną rzecz i wrócimy do chaty i zaczniemy coś budować, może coś z energią. Albo w drakonik możemy pójść. Mamy następną, tą dziwną fontannę. Zobaczymy, czy pod nią coś jest, ale chyba nie będzie. No chyba nie ma nic tu pod tą fontanną. A nawet szedłem na środek w miarę. Ej, patrzcie na jaki fajny kwiatek, Mystical Lime Flower. Ja bym sobie w sumie zgarnął jednego. Bierzemy to, to może być przydatne do czegoś. Czyżbym znalazł kopalnię? O kurcze, to idziemy tam. Co mamy w pierwszej skrzyni? No to już się zaczyna robić ciekawie. Co jest? Dimlet Parcel, a present for you, use it while right click to get the gifts. Okej, otworzymy sobie to w bazie, co wy na to? Otworzymy sobie to w bazie normalnie. Ja mogę zrobić sobie następny plecaczek i tak zrobię. Bo jest już naprawdę lipa z miejscem w tym momencie. Mamy kolejny plecaczek, pyk. Więcej miejsca, nie no super, teraz ten plecak dużo zmienił. Bo tam wszystkie właśnie takie rudy pójdą i tak dalej. Dobra, zbieramy sobie te rzeczy wszystkie stąd. Oprócz tego oczywiście. I mamy nową rzecz do memorize, czyli do zapamiętania. I przy okazji mamy tu żelazo. Będziemy mogli zupgrade'ować plecaki, super. Bierzemy to. Więcej żelaza. Super malutka ta jaskinka jest, ale mamy moving wand. Co jest? Right click again on block to place it down. Right click to take a block. Okej. Okay. Swapping wand. Dobra, zobaczymy sobie te rzeczy, co to jest później. Smite 3 się przyda i to też jest spoko. W sumie wezmę cię. Dzięki, przyda się. Najważniejsze w sumie, że mamy te żelazo. To się najbardziej przyda. Charged Certus Quartz. Na razie tego nie zbieram, bo to są chyba jakieś takie zwykłe, normalne rzeczy. Będę się tym zajmował, jak już będziemy te mody ogarnie związane z tym. Albo jak będę już w większej ilości zbierał i kopał coś, bo na razie zwiedzamy jeszcze. Następna ta dziwna chata, szopa wręcz. Chyba może coś ciekawego będzie w tej skrzynce, to sobie tu przyjdę. Na pewno ten Golden Carrot jest spoko, to do żarcia, TNT nie chce, nic stąd w sumie nie chce. No, nic tu ciekawego nie ma, a to jest, nie wiem co, koper pewnie. Tak, koper. Nie, to tych rzeczy nie chcę. To będzie mi tylko śmieci w ekwipunku i tego nożyka też nie. Znalazłem kolejną ogromną budowlę i to jest chyba następna wioska. Ale te wioski jakieś zupgrade'owane są, co takie dziwne budynki. No oni na pewno sobie dobrze radzą, nie? I znowu ta hacjenta jest przyblokowana z jakiegoś powodu. Dziwnie się generuje mega. I tu pewnie jest właśnie sporo strzał i nic ciekawego. Dobra, nawet tego nie zbieram. Ale do tej wielkiej głównej możemy sobie wpaść, bo tu na pewno coś będzie ciekawszego. Pierwsze skrzyneczki i w sumie nic ciekawego oprócz żarcia, ale żarcie zgarnę jak najbardziej. I ostatnia skrzynka, masa żarcia. W sumie wiecie co, te żarcie ogółem to jest w sumie 34, mamy 34 jedzenia i możemy to wszystko wysuszyć i będziemy mieć 34. Ledera, no to sporo, biorę. Czy ja mogę na tego ledera nie zbierać, tylko po prostu zebrać sobie sporo tego mięsa, powinien to wysuszyć, tylko leder potrzebujemy na teraz, żeby teraz mieć więcej plecaków. Lukniemy jeszcze któryś z tych budynków wielkich i w sumie spadamy chyba do bazy już.
Tu mam znowu żarcia dużo i to upieczonego nawet. Ej, mam jakiś quest completed. Zrobiliśmy jakiś quest, że zebraliśmy wystarczającą ilość jedzenia? Chyba? No bo zbieram tylko jedzenie, więc wydaje mi się, że to przez to. Kurde, ile to jest skrzynek, wow. Ile to jest w ogóle pomieszczeń, jakie to jest wielkie. Tylko to jakieś słabe itemsy stoi, to tak mega. I tu jest ostatnie piętro, no tutaj coś musicie ciekawego już dać, nie? I nie daliście nic ciekawego, naprawdę nie ma żadnej zbrojki kozackiej, jakieś kurde mieczyka fajnego, nie ma. No zresztą ciężko będzie pobić, co mam teraz w sumie. Znaczy ciężko, to za drakonik rzeczy, więc to ogółem co mamy teraz wydaje się w miarę silne. A tu są rzeczy, które są jakieś 10 razy potężniejsze, nie? Więc zdecydowanie będziemy mieli co zbierać. I tu mam więcej dżemiku, no dżemik to ja zbiorę, no jak? Ja dżemika nie wezmę, no ja wezmę dżemik, no. Dżemikson nam wlatuje do ekwipunku i chyba wracamy już do chaty, wydaje mi się. No, chyba możemy wrócić do chaty już, tu już mniej więcej zwiedzone jest. Jesteśmy w tym oto miejscu, a nasza hacjenta jest tutaj gdzieś. Przez 8500 kratek. Nie tak źle, nawet spoko. Wracamy. Patrzcie na to, patrzcie co ja mogę robić. O kurde, ej to jest powalone. Mogę wręcz latać tą perłą. Ej dobra, ona jednak tepa, ona jednak... Ojojojojojoj, prawie mu zginął. Przez chwilę myślałem, że ona mi podbija, ona tepa, tylko jakoś tak dziwnie to działa mega. Ale mogę szybciej dzięki temu do bazy wrócić. A, bo to tak działa! Okej, ja tak jakby lecę na niej, ale to jest dziwne. Szkoda, że mój Feather Falling nie anuluje damage'a z tej perły. Bo ja tak jak widzicie, mam coraz to padanie, ale to mi normalnie robi damage'a. Jak widzicie, normalnie robi damage'a mimo tego, że ma to opadanie. Chociaż w sumie teraz się chyba wyłączyło. Gdyby jakoś ten damage anulować, to bym tak nie skrzynić, po prostu spamić tą perłę. Ona też w ogóle wytrzymałości ma strasznie dużo. Kilka razy użyłem, ma cały czas pełny pasek. Nie, no to się mega przyda ta perła. Ona chyba jest w ogóle do ucieczki, bo jak widzicie, to nie jest tak, że ja rzucam ją i muszę czekać. Na przykład bym ginął w tym czasie, czy coś w lawie powiedzmy. Tylko ona po prostu zabiera mnie ze sobą. Przez co to jest bezpieczniejsze, jak coś się uciec z jakiejś sytuacji niefajnej. Szczerze, naprawdę dobra rzecz. Mega mi pomoże. I wróciliśmy do naszej bazy. Oczywiście najważniejsze na razie, musimy sobie przepalić nasze żelazo. Dobra, te skrzynki na razie będą wielkim śmietnikiem, ale niestety tego nie da się uniknąć, musiałbym teraz to układać, a nie ma na razie sensu. Zawsze jest tak, że na początku musi być śmietnik, potem się zbierze itemy, porobi się tagi, gdzie, co i jak, i potem się wiadomo, poukłada wszystko tak pięknie, ładnie. Na razie niech sobie będzie o tako po prostu leżeć. Co za tym idzie, mamy 5 pustych plecaków, o prawie pustych, i pusty ekwipunek. I to są nasze itemy z przygody. No, nawet coś, na start może jak najbardziej być, to jest oczywiście mega OP, to biorę ze sobą od razu. I zobaczmy, jak wygląda ulepszanie plecaka naszego. Bierzemy sobie plecaczek, tu idzie na górę oczywiście skrzynka, pyk, obtulamy to żelazem i mamy tier drugi. Pum! Tam są jakieś jeszcze upgrade points used. Nie wiem, co to jest. Prawdopodobnie się to jakoś upgrade'ować, zobaczymy potem jak. I mamy dwa razy więcej miejsca. No to jest niezłe, nie? To jest naprawdę niezłe. I fajnie byłoby zrobić tak jeszcze raz i na styk uda mi się tak zrobić jeszcze raz, więc w sumie teraz zrobiliśmy jakby dwie nowe skrzynki, tylko że w tych dwóch jak. Przez to mniej nam miejsca zajmuje jeszcze. Super. Nie no, teraz mamy bardzo dużo miejsca, naprawdę dużo miejsca teraz mamy. Powinno to już starczyć na samą przygodę bez problemu. I na pewno będziemy potrzebować więcej żelaza. I w ogóle ja bym też zrobił złote, no bo to się strasznie łatwo robi, patrzcie na to. Czyli tak, może byśmy walnęli tu kopalnię jakoś? No czemu nie? Można zrobić kopalnię jakoś. Diamenty też potrzebować i zrobić to z diamentowe. No, pokopmy sobie trochę, zobaczymy jak to będzie. Mamy pierwszy koper. Koper or, zbierzmy sobie go. Żelaznym raczej bez problemu powinien mózg go wykopać. Wiem, że koper or był do różnych maszyn, do jakichś drutów i tak dalej. Dlatego on się pewnie przydał w dużej ilości. Ale ja tak myślę, że kopalni chyba nie będziemy robić tutaj. No bo nie chcę sobie śmieci tutaj pod chatą. I jeszcze nie wiem, co będę robił dalej. Na pewno będę to trochę powiększał, żeby to jakieś craftingi sobie walnąć nowe, jakieś może enchanting table i tak dalej, kowadła i może jakieś mini farmy. Dlatego nie wiem, co to będę dalej robił. Zostawiam to w ten sposób i pójdziemy sobie pokopać w innym miejscu. I jeszcze obiecałem wam, że otworzymy sobie ten Dimlet Parcel, czyli jakiś prezent w naszej bazie, dlatego otwieramy, zobaczymy, co nam lotnie. Uwaga, pyk! Puh! What? Dimlet Basic Memory Unit, Dimlet Weather Type Controller, Energy Module i Base Part. Czyli to jest do jakiejś machinerii już. Spoko, to się na pewno przyda, tu to kładziemy. Jeszcze chciałem sobie tego staffa sprawdzić. Staff of Traveling, czy to działa? Chyba nie, chyba muszę to naładować w ogóle. No, chyba na razie nie działa. Dobra, jesteśmy z dala od chaty, w sumie jakiś kawałek, żeby nie robić tam syfu, to sobie kopalnię walniemy tutaj. O, tak będzie taka przejściowa w sumie ta kopalnia, bo potem pewnie znajdziemy jakieś lepsze. I jako pierwszy musimy zejść na poziom diamentów, bo to nas najbardziej interesuje. Z tym staffem to mamy po prostu cheaty. W skrócie mamy po prostu cheaty. Ale jest to w grze, no to co ja będę się tu hamował, nie? Okej, znaleźliśmy jaskinię, tylko że to nie jest zwykła jaskinia chyba, bo to coś się dzieje ze zdecydowaniem. Wow, ile to jest rut różnych. Zaraz będziemy to kopać, tylko że to mnie najbardziej interesuje póki co. To jest jakiś chyba dungeon chyba, to jest jak. Raczej ta. W ogóle tu mamy marble. Marble sobie bym wziął. A jakby tak z marbla coś zbudować? Bo to jest w sumie ładny materiał. Zobaczymy. Będzie trzeba się zastanowić na pewno. A i piszcie to zdecydowanie, jakich bloków będę użyć, bo to też ważne, nie? Nie wiem co to jest. Oj! Ojej!
Jezus, po... Jezu, o kurde, nie spodziewałem się tego, ała, nie, strzelać, skina, nie, kurde, co za frajerzy, no, co jest? Ej, w ogóle co jest, coś ze mnie zżera coś mi prowadzi gdzieś, ale jak giniemy, to respimy się w tym oto miejscu, jest mi taki chmurca, to jest taki bardzo mini spawn, ej, w sumie ustawmy sobie tutaj waypointa, żeby wiedzieć, że to jest spawn, pawn, i damy sobie na taki jasny, niebieski kolor, safe, pyk, mamy tutaj spawnika, a tu nie skacz, a tu skacz, tu skaczemy. Oczywiście też mówcie mi, jakie gry chcecie, żebym jeszcze nagrywał, bo jak wiecie, nagrywałem kiedyś Robloxa też i mieliśmy fajnego modzika z One Piece'a, dlatego jeżeli chcecie, żeby powrócił też, to oczywiście dajcie znać, napiszcie też propozycje gierek, jakie chcielibyście zobaczyć na moim kanale, bo wracamy i to wracamy pełną parą. W ogóle po co mi ten zeszyt? Death Inventory List, okej, to są itemy, jakie miałem, lista itemów. Dobra, na razie może bym to trzymał, bo nie wiem, czy to jest mi potrzebne do wzięcia mojego grobu, zaraz zobaczymy. Mopki chyba nie zdążyły się jeszcze zrespić, mogę? Czy mogę item... Czemu nie mogę zabrać moich itemów? Ale lipa, powiem wam, jest lipa. Chyba jakbym uciekł od nich, czy muszę to zniszczyć, czy coś? Nie mogę tego zebrać, nie rozumiem czemu, nie wiem, o co chodzi. Może teraz na pusty kwipunek? Please, daj mi to. Oddaj mi ten... Co jest nie tak? Czemu nie mogę grobu zebrać? Uwaga, chwila prawdy, czy mogę to zebrać? O, muszę na to wejść chyba, czy coś takiego. No, mamy swoją głowę przynajmniej. Przyda się to może ozdabiania czegoś. Jedyny plus tego wszystkiego. I ten dziwny coś, co respi... Te golemy. Ten golem jest w wodzie, okej. Okay. Dobra, zejdź gościu, to cię naklepię. Dobra, naklepię się. Masz mało HP. Kurde, jak on wytrzymały. Co jest z niego lota? Ancient Motive Core, Archaic Brick. Okej. Okay. Złoto! Mamy złoto. Ale dziwne to jaskinia, ale fajne. Więcej złota. I też jakiś dziwny or. Kinbar or. Pewien jakiś cirkuitów różnych czy coś takiego. Redstone też się przyda na pewno. A co to jest? Quartz. Okej, okay, quartz też na pewno się przyda. I oczywiście nasze żelazo bierzemy i ono się mega przyda do backpacków. Może jakieś diamenty? O, spawner tam jest. Ciekawe. Kurde, to trochę wygląda jak diament, nie? Troszkę wygląda, ale to nie diament. Niestety. To jest tin or. Okej, do kabli i tak dalej. To się przyda na pewno dużej ilości potem. Ale w sumie na razie nie jest potrzebne, to nie będę zbierał. Co to jest? Uranium or, o kurde. Czy ja mogę to mieć w ekwipunku i wszystko będzie dobrze? Chyba tak. A to są już diamenty. Tak, to są już diamenty. No to idziemy po nie, oczywiście, że po nie idziemy. Dobra, tylko żeby nie zginąć w lamie teraz, będzie słabo. I mamy też ametyst or przy diamentach, o kurcze. Dobra. Zbieram nasze pierwsze diamenty, panie i panie. Pyk, tylko żebyście już dwa wcześniej podnieśli ze skrzynki. Tylko nie lawa! Kurde, tu ma lawa, no nie! I mamy ametyst. I jeszcze gold tu jest! Ja pitole, ile to jest rut i wszystkiego. Ale myślę, że mamy diament, to nam robi mega robotę teraz. Bo sobie możemy skrawać kill-off. No nie gadaj. Następny diament obok tutaj, nawet tego wcześniej nie zauważyłem. No dobra. Nie wiem, czy będę zbroję diamentową jeszcze budował, bo nie wiem, czy ona jest w ogóle dobra. Znaczy, na pewno zbroja diamentowa zawsze jest spoko, nie? Tylko pytanie, czy my potrzebujemy zbroję diamentową do czegoś. Czy nie lepiej iść od razu w jakąś inną? Chyba, że będziemy musieli to inną zrobić z diamentowej. Zobaczymy, zastanowimy się nad tym później. Na razie włóżmy te wszystkie diamenty w narzędzia, backpacki i tak dalej, bo to się nam bardziej przyda niż ta zbrojka. A potem będziemy kminić na zbrojkę i tak zaraz te diamenty będziemy mieć po prostu miliony, no bo ja będę... Dobra, może nie miliony, ale ja będę po prostu używał sobie tego mana infused ore i nie mogę tego wykopać. Jakiś tier trzeci, czyli muszę mieć tier trzeci aksa. Okej, okay, dobra, no to nie jest na żelazny, ale może jest na diamentowy. No to w sumie zróbmy sobie diamentowy kill-off, jak tak. Nasz pierwszy diamentowy kill-off. Pum! I ten możemy już wyrzucić. Do lawy z nim. Czy mogę to teraz wykopać? Mogę. Dobra, czyli tier 3 to jest diamentowy. Kurde, nie wiem, czy tam jest w sumie jakiś lawa. Chyba nie ma. Tak, nie ma lawy. Bierzemy to. No jak do tego trzeba diamentowy kill-off. O, jeszcze ten diament. To zdecydowanie to jest raczej ważna ruda. Bo ją zbieram od razu. Ale dziwne, że biorę to. Oj, przy okazji może ten tin. On jest w jakichś takich dużych rudach, czy nie jest w takich małych rudach? Chyba jest w takich w miarę spoko rudach jest. Lead ore też się może przydać. W sumie wszystko się pewnie przyda nam, bo będziemy potrzebowali dużo wszystkiego, zakładam. Do tych maszynerii wszystkich. Ale na pewno będę chciał zboostować drakonik nasz. I też oczywiście zobaczyć inne mody, bo na przykład jakieś kill-offy, może będą w lepszych modach lepsze, czy coś, zobaczymy. Te kryształki też zbieram. Co się dziwnego dzieje, jak te kryształy zbieram? Mam nadzieję, że nic mnie nie zaatakuje zaraz. O, następny ametyst. Ciekawe, czy z tego ametystu się robi jakąś biżuterię, czy on może do czegoś innego jest? Ale żelaza! Bierzemy. Jego będziemy się potrzebowali bardzo dużo. No bo jednak jakby nie patrzeć, to żelazo jest potrzebne po prostu. Do tych plecaków i nie tylko. Nie możemy levela raczej przeskoczyć typu z skórzanego na jakiś diamentowy. Raczej nie możemy, więc te materiały wszystkie początkowo nas przydadzą. Zresztą żelazo to jest jeden z takich pospólnych materiałów, który potrzebny jest praktycznie do wszystkiego, więc trzeba go pewnie bardzo dużo. Zobaczymy.
Ej, powiem wam, że brakowało mi tej paczki modu, bo ona była taka fajna. Tu jest tyle rzeczy do zrobienia, tu jest tyle biomów jakichś niesamowitych, w Netherze jest tyle rzeczy. Pamiętam, że kiedyś w sumie chciałem chyba zamieszkać właśnie w Netherze, w takim ładnym biomie. Tutaj będziemy raczej mieszkać w naszym oryginalnym świecie, ale kto wie, może zrobimy jakiś teleport i... Będziemy mieć jakiś teleport i będziemy jakieś mogli teleportować się między bazami, jakieś inną nową zrobimy w innym miejscu, zobaczymy. Bo w sumie to jest tyle pięknych biomów, że aż tak szkoda byłoby w jakimś nie zamieszkać innym, nie? Żeby coś takiego innego było, a nie taki zwykły, prosty Minecraftowy biom. Ale zobaczymy. Na pewno będę chciał mieć bazę tutaj taką jedną, bo będziemy taką małą osadę zbudować ze wszystkimi. Ogółem co do tego serwera, bo pewnie jesteście ciekawi, to Screamy go stworzył. I to jest jakby jego serwer, a osoby, które na tym serwerze są, to są osoby, które on sam wybrał. Zobaczymy, jak będziemy robić z rekrutacją ten serwer, ale planujemy, żeby to było właśnie kilka osób, nie jakoś dużo. Między innymi na przykład Xen też tu będzie grał, oczywiście Screamy też tutaj gra i kto wie, kto jeszcze dołączy. Powiem wam, że te jedno wyjście do tej jaskini da nam tyle możliwości teraz. Będziemy mogli po pierwsze poulepszać praktycznie wszystkie plecaki, będziemy mieć materiały na jakieś maszyny, na początek takie standardowe oczywiście, więc bardzo dobrze zbieramy teraz wszystko. Na pewno będziemy musieli zabierać nas kilka lub na jakieś takie dużo, dużo lepsze, żeby po prostu to zbieranie było jeszcze szybsze i lepsze. Jakaś fortuna by się przydała, to na pewno. I jak się trochę zupgradujemy z miejscem, to pójdziemy na jakąś taką większą przygodę, gdzie jakieś dungeony porobimy lub inne tego typu rzeczy. Do Nethera też będzie trzeba się przejść i zobaczyć, jakie inne światy tu mamy, bo na pewno jakieś inne światy są, zakładam. Ej, w ogóle patrzcie, jaka ogromna ruda to jest! Appetite ore! Jakie to jest wielkie! Chyba znalazłem jakiś spawner. Tak, znalazłem spawner. Zakitamy. No to musimy tu wejść. Dobra, spadać tu gnoje normalnie, co wy tu. To jest już moja baza, już sobie wziąłem, już byłem tu wcześniej przed wami. Spadać, pyk. Dobra, nara. No zrespiły się znowu, co za gnoje. Jeszcze jeden sofitu mi spadł. Dobra, no nic nie biją w sobie. Chyba nie będę ich niszczył na razie. Tak, niech se będą, nie? Jedną skrzyneczkę mamy. Esmor Smigot Nuclear Craft. Not yet eaten. What does it taste like? Co to jest? To jest jedzenie? Ja myślę, że to jakiś w ogóle brick połączony z innymi brickami. Dark Steel Ingot. Koksa mamy. Mamy koksa. No to nieźle, no to koksa mamy. To dali nam koksa ze spawnera. Z czemu ja bierzemy ty? Brodawkę dostaliśmy. Normalnie z takiego spawnera brodawa? No dobra, to bierzemy, nie? Ogółem to materiałów też mam dużo, jak widzicie, tego trochę jest. Ale to spoko, przydać się tego sporo, bo zakładam, że jak już zaczniemy craftingi... bardzo ciekawy dungeon taki mini. Tam jakby się na górze coś ciągnęło, ale pewnie nie jestem. Ale zbieramy jeszcze chwilę, pozbieramy tak jeszcze chwilkę i w sumie na razie nam styknie, nie? Najbardziej chcę tych podstawowych materiałów mieć sporo, żeby potem jak już będę coś robił, to nie będzie coś takiego, o, brakuje mi kopru, o, brakuje mi aluminium. Nie? I tak cały czas po prostu. Ej, co to jest? Ej, gdzie jest mój miecz? Gdzieś mój miecz schowałem? Tu jest, dobra. Co my mamy tutaj? Patch Forager jakiś. Forger. Parch, patch, for... Co to jest? To jest potwór, czy to jest kumpel? Bo chyba, jeżeli był kumplem, to już kumplem nie jest. I nic z niego nie lotło. Okej, ciekawe, czy to był kumpel w sumie. Mogłem go nie udać na początku, ale myślałem, że jest agresywny. Jesteśmy w sumie na niskim poziomie, zobaczmy, czy te nasze WH działa w ogóle, nie? Oak Leaves Marble Tin Ore, okej. Silver All, okej, tutaj, tu to samo, tu średnio, też średnio. To działa chyba na ileś bloków w ogóle, no, to chyba na ileś bloków działa. Zobaczmy tutaj, jakiś kwarc, lapis, albo to działa do pierwszej rudy? I pokazuje coś innego przy okazji? Chyba coś takiego może, albo na kilka bloków po prostu raczej. Na dół, do góry, up to 32, aha, czyli do 32, dobra. Czyli to pokazuje wszystkie bloki do 32. A w ogóle patrzcie, byłem tu wcześniej i nie zauważyłem diamentów następnych, które sobie tu leżą. I to nawet nie ma ilości. Przyda się, przyda. Jesteśmy zdecydowanie na poziomie, gdzie jest sporo diamentów i tu musimy tej różki używać raczej. Dlatego sobie zobaczmy. Na przykład na tym poziomie były diamenty, zobaczmy tutaj. Są jakieś diamenty? Nie ma, ale jest gold. I tu było w sumie sporo tego. A tutaj? Thorium ore. Nie wiem, co jest thorium, ale w sumie chodźmy tam. Czyli 32 bloków, tak? Czyli w sumie muszę iść po prostu w tym kierunku i chyba powinienem to znaleźć. Zobaczmy, czy to prawda. Diamenty. nie wiedziałam o tym, nie wiedziałam o tym. Ametys ore, to nie jest ten thorium. Właśnie ciekawe mi ten thorium, bo tego chyba jeszcze nie widziałem. To jest thorium ore. Okej. Czyli normalnie to działa w ten sposób. Klikam sobie, pokazuje mi 32 bloki do przodu. Mam też jakiś boron ore, no bo nowe rzeczy całkowicie to są. Magnezium ore. Kurde, sporo nowych rud. Wow, ile tego jest tutaj. Ciekawe, co to jest etorium. To jest nuklear. Nuclear craft to jest, okej. Okay. Nuclear craft, co będziemy mogli to robić? Nie gadajcie, że będziemy mogli to robić bomby atomowe. No nie, no, jak ktoś wysadzi serwa, to będzie trochę lipa, nie?
Ale ty w sumie spoko, może bombę nuklearną będziemy mogli stworzyć. Na pewno będę chciał stworzyć jedną, nie? Nawet nie ma co, tworzymy bombę nuklearną, jak jest możliwość. Ale tych rut jest sporo, nie? To jest zdecydowanie, byśmy przydał już taki potężny kilo, co rozwala to na strzała, bez czekania. I na pewno taki zrobimy. W ogóle pierwsze co robimy, to w ogóle w drakonik idziemy, nie? Robimy drakonikowe podstawowe narzędzia, to jest pierwsze co robimy, nie? I z tego co wiem, to jeszcze jakoś ładować, więc będziemy musieli mieć jakiś generator do ładowania, do zbierania energii tego pierwsza, albo do tworzenia energii. I tam, gdzie sobie możemy po prostu ładować bez problemu. Mana, super, ale tego dużo jest. Zbieramy to wszystko. Spróbujmy znaleźć 10 diamenty jeszcze, bo na pewno ci są jakieś, tam jest uranium. No to może tak, tego nuklearnego moda to na razie sobie zostawmy. Diamond ore, mamy diamenty, dobra. Po prostu wystarczy, że pójdziemy sobie tamtędy i już będziemy mieć diamenty. Wow, to jest naprawdę silne, nie? Ale tego nuklear moda sobie na razie zostawmy, bo na razie będziemy iść w drakonik i te materiały z tego nuklear możliwe, że nam się na razie nie przydadzą, dlatego po prostu zbieramy wszystko podstawowe i wszystko, co się przyda do drakonik i potem dopiero już z lepszymi narzędziami będziemy sobie kopać te rudy na nuklary, bo będziemy wtedy zajmować się po prostu tym nuklearnym modem, nie? Lead ore, wydaje mi się, że się przyda. Thermal foundation jakieś. Mamy uranium też tutaj, spoko. Zobaczmy, czy pykło tym razem z tymi diamentami. Czy naprawdę to będą diamenty, jakby naszedł do przodu? I są. Są diamenty, tylko zaraz, bo one powinny być chyba do przodu, a nie z boku. Nie wiem w sumie, jak to dokładnie działa ta różka, szczerze. Ona chyba jakoś inaczej działać mi się wydaje. Nie, że idzie prosto, tylko ona idzie w jakiś inny sposób. W jakiś chyba trochę inny sposób idzie. Chyba, że diamenty mamy tam. I tu są diamenty następne w ogóle, więc to też jest śmieszne. Bierzemy sobie je. Ale fajnie, bo ich się też chyba dużo przyda do właśnie drakonik. Z tego co pamiętam, to gdzieś one tam szły na coś. Tylko już totalnie nie pamiętam na co, ale wiem, że gdzieś na coś szły. To dobrze, że zbieramy tego dużo. Czy tam są diamenty? To chyba są diamenty w ogóle. Albo to jest mana. Ale te mana też zbierajmy. Co, tylko jeden diament? Więcej. Troszkę więcej. A co to, co to? Silver ore. Okej, tylko jeden. A dwa. Dobra. Chyba też jakieś rzadkie w sumie to jest, wydaje mi się. I jeszcze więcej golda. No gold też nam się przyda mega. Do wielu pewnie rzeczy. Szczególnie właśnie do backpacków lepszych. A je trzeba zdecydowanie zabrydować jakieś diamentowe czy coś takiego, nie? Bo będziemy potrzebować strasznie dużo miejsca mieć. I tu jeszcze ten diament się ukrywał. Ale to jest satysfakcjonujące, że tyle rzeczy trwają do zbierania, to jest super. Z jakiegoś powodu mam wrażenie, jakby żelaza było dużo potrzebne. Tylko nie wiem jeszcze do czego, ale tak na wszelki będę po prostu zbierał tego masakrycznej ilości, nie? Żeby nam stykło. No a tu jest diamentów raczej sporo, nie? No, tylko trzeba na tą lawę uważać zdecydowanie. Pyk i mam nasze dwa diamenciki dodatkowe. A teraz jak już mam tu dużo miejsca, to sobie sprawdźmy, czy... Diament! Lecimy. Wstępny diament! To jest tak OP, że ja nie wiem. To jest niesamowite, żeby to znaleźliśmy w ogóle na początku. To jest niesamowite, żeby to znaleźć. Tak ułatwi nam teraz rozgrywkę, że ja. Znaczy w sumie i tak łatwo by z tym diamentami coś po jaskiniach łazić i byłoby ich sporo, nie? Ale tak po prostu nam mamy trochę przyspieszoną drogę. Ale kopie nie ma, kurczę. Co tu się dzieje? To jest pytanie. Czemu tu nie ma diamencików, co? Miały być. Trzeba ogarnąć, jak ta różka działa, nie? Ona chyba tak ogółem nam mówi, co tam jest mniej więcej w tym kierunku, chyba. Dobra, zobaczmy tutaj. Nadal przyszedł diamenty, tam są dalej. Okej, czyli dobrze idę. Może nie doszedłem jeszcze do końca w sumie tego zbadania. Tak może być w sumie nawet, no. Bo dobrze, że się dwa bloki są. No i mamy diamenty, dobra, czyli jednak działa. Czyli jednak musiałem po prostu pójść trochę dalej do przodu. Super, nie, to jest OP, to jest naprawdę OP. A teraz jak zrobisz sobie tą ścieżkę, to wystarczy pyk. I mamy uranium tam. Tu nic ciekawego. Diament. Lecimy do diamentu. No bo to będzie ostatni diament już, jaki wydobędziemy, będziemy mieć ich sporo raczej, już wystarczająco. Starczy na całego seta, na narzędzia i wszystko. Pyk, wiadomo, tym więcej diamentów, tym lepiej, co nie? Dobra, może jeszcze nie. O, diamenty tam są, lecimy do diamenty. To jest uzależniające, wam powiem. jak może tak diamenty zdobywać przyjemnie, to jest uzależniające. Po prostu fajnie jest to, że mam tu pewność, o proszę bardzo. Mam tu pewność, że po prostu te diamenty tu będą, jakby naszeptane. To jest super, to jest naprawdę fajne. I tu coś dziwnego mamy. Nickel ore. Dobra, to się przyda też raczej na pewno. Kurde, ile mamy tych materiałów, ja. Dobra, wracamy do chaty, żeby tego mamy serio strasznie dużo. W ogóle ja bym te koble też pozbierał, czemu nie? Niech się tam zbierają przy okazji, bo my coś z tego będę kraftował, może nie. Zawsze jakiś blok się przyda do tego, żeby coś zapełniać. Aha, nie wziąłbym diamenta w ogóle, no to mądre. Teraz pytanie tylko, jak ja stąd wyjdę? Bo nie wiem, gdzie jestem nawet już. No jeszcze temu się nie oprę, no już wezmę. Thermal foundation. Zakładam, że... Ała! Zakładam, że to będzie ważne w sumie. To będzie pewnie do ładowania rzeczy i tak dalej. Ale pewnie nie jestem. O, jestem w tym miejscu, dobra, czyli tu trzeba na górę pójść po prostu. Gdzieś tutaj. O, jeszcze złoto. To sobie wezmę. Ała, no nie, no! Skąd tu się wziął creeper? I znalazłem wyjście, super. Jesteśmy w naszej bazie, dobra, poukładam wszystko w skrzynkach, w sumie tylko rudy poukładam, zobaczymy, ile tego zdobyliśmy na tej wyprawie.
Dobra, to jest cała wartość naszej wyprawy i troszkę też tutaj w drugiej skrzynce. Ale ogólnie jestem zadowolony, jest tego nawet sporo, bo trzeba to wszystko poprzetapiać, albo przynajmniej część z tego. Na razie nie będę tykał rzeczy, których na razie nie potrzebuję, bo są do jakichś innych modów, na przykład jak właśnie te Nuclear Craft, albo jakiś Applied Energetics 2, choć zobaczymy, może to nam się przyda. Jakiś Forestry jeszcze jest, nie mam pojęcia, co to w ogóle jest. Ale może przepalmy sobie całe żelazo, bo to na pewno się mega przyda i mamy tego sporo. Nasze żelazo się przepala, a my teraz ulepszmy sobie nasze pozostałe plecaki. Tylko najpierw potrzebujemy golda. I z tego co wiem, to upgrade'y na następny poziom złoty są troszkę inne już. A mianowicie, a nie, nadal mogę skrzynkę w sumie. Okej, okay, czy to jest jakiś inny rodzaj w ogóle plecaka? A, ten rodzaj ma więcej upgrade'ów chyba, okej. Okay. Czyli jak zrobię tak, to mogę mieć więcej upgrade'ów. Blank upgrade. Ciekawe to jest. I mogę to zrobić dalej, czy już za późno jest dla mnie? Chyba jest dla mnie za późno już, no. Musiałbym mieć tamten plecak. To w sumie może tak zróbmy, że potwórzmy te blank upgrade'y. Potrzebujemy papieru, stringów i jakiś patyku. Możemy taki upgrade zrobić niestety tylko jeden, bo brakuje nam stringów. Pyk, mam pierwszy upgrade'ik. I teraz jestem ciekaw, czy skakujemy to troszeczkę. Na zasadzie takiej, że weźmiemy nasz stary backpack. Pyk, zrobimy to złotem i dam blanka, nie działa, okej, okay, dobra, to buduj może tamte backpacki jednak, bo tamte będą chyba lepsze, będziemy mogli więcej upgrade'ów do nich wstawić, tylko jeżeli mówię szczery, to nie wiem jak te upgrade'y wkładać tutaj jeszcze, nie wiem czy też w sumie to jest potrzebne, albo jednak na razie sobie zrobimy zwyczajne, a potem zajmiemy się tymi lepszymi, znaczy lepszymi, one w sumie nie wiem czy są lepsze, po prostu mają więcej jakby możliwości upgrade'u, tylko na razie nie wiem jak to nam to upgrade'ować, więc powiedz co, zostajemy przy tych zwykłych i sobie mocno je upgrade'ujmy, pum, mamy dwa złote. Teraz bierzemy diamenty i robimy to samo z nimi, będziemy mieć diamentowe backpacki. Oj, diamentowy się robi inaczej. Okej, okay. Mniej diamentów po prostu, no to spoko, w sumie mi pasuje. Jak mniej diamentów? Mamy nasz pierwszy diamentowy backpack, pum. I zróbmy sobie następny, pum. Teraz uwaga, ile one mają miejsca? Ale tu jest slotów, panowie i panie, jest naprawdę sporo tego. To w sumie tych dwóch malutkich chyba nie potrzebujemy już, raczej nie. Bo bez sensu z nimi łazić, tak szczerze. Już następne, jakie będę robił, to te lepsze, które więcej upgrade'ów noszą, więc sobie te w sumie te dwa backpacki walnę. Albo wiecie co, zrobię takiego trika. One są puste, więc puste można wkładać jak do innych backpacków. I ja sobie je zostawię tak na czarną godzinę, nie? Jakbym jednak potrzebował więcej miejsca, to coś będę mógł wykminić. W sumie to jest mega spoko pomysł. I następnym razem, jak będziemy iść na przygodę, musimy po pierwsze zebrać więcej stringów. Po drugie, oczywiście zebrać dużo jakichś fajnych, kozackich itemów, jak tamte, które zdobywaliśmy, które właśnie są WH i tak dalej. Czyli pokazują nam, gdzie są diamenty, albo dają nam te Feather Falling, albo inne jakieś w ogóle z latających wysp trzeba znaleźć itemy. Po prostu jakiś punkt, żeby fajny mieć, że może szybciej biegać i tak dalej. I zajmujemy się oczywiście naszym drakonik. Tylko wow, te rzeczy są niesamowite. Ile to jest damage? 35. Wow. Wow. I będziemy iść po prostu w stronę drakonik i zrobimy pierwsze drakonowe rzeczy, wydaje mi się, nie? Bo tam pierwsze drakonowe rzeczy to są właśnie takie, te wyvernowe rzeczy, no. Sword of the Wyvern, okej. Okay. Czyli to będą nasze pierwsze rzeczy, które będziemy robić i zobaczcie, jakie to są powalone rzeczy. Wow, wow. Tak na testa, zobaczmy sobie, jak się robi ten zwykły sword. Okej. Okay. Diamentowy mieczyk, drakonim angoty i wyvern kory. Jak się zbywa te angoty? Czyli one są w nederze. Dobra, czyli będziemy musieli pójść do nedera, że będziemy musieli coś tu kraftować, coś robić. I można to naprawdę w różne sposoby zdobywać. Okej, okay. Wow, tego sporo jest, trzeba to wszystko ogarnąć. Ale dalsza kontynuacja będzie w następnym odcinku, dlatego pamiętajcie, jeżeli chcecie więcej odcinków z Czarodziejek Skrzynica 2 i też z jakichś innych oczywiście gierek, dawajcie znać, piszcie komentarze i oczywiście nie zapomnijcie zostawić suba, żeby nie przegapić powiadomień o następnym odcinku. Dziękuję wszystkim za oglądanie! Impo wraca! Bye bye!